za wami ten mecz w Katowicach. No pewnie dla widowiska lepiej, że ten mecz kończył się takim wynikiem i w takiej w sumie dramatycznej sytuacji, ale dla was pewnie to troszkę gorzej, bo jednak do końcowych sekund była nerwówka i jakieś takie pewnie drżenie o ten wynik. No tak, na pewno nie był to taki mecz, jak graliśmy tu w zeszłym tygodniu, ale byliśmy na to przygotowani, że nie będzie łatwo, że właśnie takiego meczu możemy się spodziewać. Jeszcze ta bramka, którą dostaliśmy w pierwszej zmianie, trochę nas tak nie pozwoliła nam tak zacząć tego meczu, jakbyśmy chcieli, ale mimo tego pokazaliśmy, że czy pierwsi my strzelamy, czy pierwsi strzelają przeciwnicy, to potrafimy ugrać to na swoją korzyść. Ty wspominasz ten poprzedni mecz, który był zaledwie, nie wiem, 9-10 dni temu. Czy różnice między tymi meczami były tak duże? Czy nie wiem, to znaczy, że skoro tamten mecz wygraliście wysoko, ten tylko jedną bramką, to znaczy, że to rywal odrobił tą lekcję? Ciężko powiedzieć. Na pewno zawsze te mecze z Katowicami nasze są takie twarde i bliski wynik jest, ale też w porównaniu do tego meczu ostatniego parę było zmian kadrowych zarówno u nas, jak i u przeciwników. Ale no, mimo to cieszymy się, że czy jedną bramką, czy dwoma bramkami, czy trzema, to zawsze ten wynik jest na naszą korzyść i póki tak jest, to jest dobrze. Dzisiaj na pewno świętujecie, bo ważne 3 punkty są na waszym koncie, ale jutro, gdy wrócicie, czy jutro, czy pojutrze, gdy wrócicie do treningów, to będziesz myślał bardziej o tym, że zagraliście super te przewagi, praktycznie 100% skuteczności. No czy jednak to, że gra obronna tutaj, widać było, że jest jeszcze do poprawy. Tak, tak jak powiedziałeś, na pewno cieszę, że te przewagi dzisiaj działały i chciałabym się, żeby tak było w każdym meczu. Na pewno musimy wyciągnąć wnioski po tym meczu, bo nie wszystko było idealnie. Ale no, jeśli wygrywamy, to tak naprawdę jest wszystko dobrze i też musimy się skupić na następnych meczach, bo teraz tych meczów jest naprawdę tak dużo, że nie ma czasu za bardzo rozpamiętywać tego, co było, tylko skupić się na następnym meczu. A to jest dobra sytuacja, że nie ma czasu, żeby właśnie myśleć o tym, co było w poszczególnych meczach, bo no szybko zapominacie o tych nieco gorszych momentach, spotkaniach. Czy wręcz tych meczów jest tak dużo, że nie ma kiedy, nie wiem, dojść do siebie, zregenerować się i przygotować pod kolejnych pewnie ciężkich rywali? Tak, na pewno pod względem fizycznym no, jest to ciężkie, bo jednak 13 meczów w tym miesiącu, jeśli dobrze pamiętam, to jest sporo, ale koniec końców no, chodzi o granie tych meczy, więc cieszymy się z tego, że jest okazja, żeby tych meczów grać jak najwięcej. To zapytam Cię jeszcze na koniec o to, co przed Wami teraz w weekend. Najpierw Cracovia u siebie. Czy Cracovia Was zaskakuje? Czy to jest taki czarny koń tego początku sezonu? No, patrząc na ten początek do tej pory, to wyglądają naprawdę bardzo dobrze, ale myślę, że musimy poczekać do końca rundy, żeby zobaczyć, jak tak naprawdę to będzie wyglądało po zakończeniu tej rundy. No i na koniec weekendu mecz z Podhalem. Wszyscy wiemy, jaka tam jest sytuacja. Czy na Was to jakoś wpływa? Bo jednak no, źle się dzieje w tak zasłużonym polskim klubie i czy przez to, nie wiem, jakieś Wasze przygotowania wyglądają inaczej? Czy po prostu myślicie o tym, co tam się dzieje? Nie. Musimy się przygotować do tego meczu tak jak do każdego innego. Nieważne, co tam będzie. Zobaczymy w niedzielę, ale musimy się przygotować tak jak dzisiaj do meczu, tak jak w piątek i po prostu jeśli zagramy tak jak my chcemy, to będzie dobrze. I tak musimy się przygotować.